wszystkie to. Wszystkie. Daj im tam grać. Uważaj. Ze strzały! Padła pierwsza bramka dla Małopolski. A szczęście uwaga za logiczka numer 10, Wójcik Weronika. Podwój! 3-5-2 będziemy. Będziesz musiała być bliżej wtedy. Ada, Wójcik jest! Jedź, Rubel, jedź! Przed końcem spotkania mamy drugą bramkę dla zespołu z Małopolski. Autorką trafienia Klaudia Maciążka, numer 13, 2-0. I w tym momencie pani Agnieszka Płaskocińska zakończyła mecz o trzecie miejsce. Drużyna z Małopolski pokonała ekipę z Dolnośląskiego 2-0. Serdeczne gratulacje dla obu drużyn. Gra była ostra, jak na poziom dziewczyn, no sporo było emocji i zasłużona wygrana drużyny z województwa małopolskiego. Witamy w Ligi Brawanie Trójkę Sędziowską i zawodniczki obu drużyn. Wójcie brawa, wójcie brawa! Za moment się będziemy otwierać. Spektakl dzisiejszego dnia. I padła pierwsza bramka dla Wielkopolski. A strzelcem gola zawodniczka z numerem 3, Nowak Daria. Wreszcie się zbliżył nasz Wielkopolski 1-1. A szczęśliwym gola jest zawodniczka numer 3, Glinka Agnieszka. Karcia, wejdź wyżej, dwa kroki. Ci
Lisowska. Ekipy z Łodzi. Warianta 3-6. I przed nami piąta seria rzutów karnych. Szansa na zwycięstwo do piłki kapitan zespołu Aleksandra Żurek. Aleksandra Żurek 4-3 dla drużyny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wielkie brawa! Thank you.
jeszcze raz gratuluję wszystkim. Turniej piłkarski w ramach 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej uważam za zakończony. Dziękuję bardzo. Poziom sportowy był bardzo wysoki. Dziewczyny grają coraz lepiej od kilku lat. No, staramy się osiągnąć jakieś sukcesy na arenie międzynarodowej, ale na razie to nie wychodzi. Jeżeli chodzi o same obiekty i olimpiadę tutaj, która się odbyła, no to na tak dobrych obiektach dziewczyny chyba już dawno nie grały. Tak przygotowanych przez organizatorów tej olimpiady.